Uczestniczyli w setkach akcji gaśniczych. Niejednokrotnie ratowali ludzkie życie podczas wypadków i klęsk żywiołowych. Zawsze wspierali i wspierają swoich kolegów z innych jednostek OSP i zawodowych strażaków, kiedy jest taka potrzeba. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy w gminie Siekierczyn, bo o niej mowa, obchodziła 70-lecie swojego powstania. Uroczystości obchodów rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, po której rudziccy strażacy wspólnie z kolegami z innych jednostek OSP z terenu gminy oraz zaprzyjaźnionych jednostek z gminy Platerówka i Leśna przemaszerowali na plac przy świetlicy, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Druhu prezesie, dowódca uroczystości melduje. OSP Rudzice gotowa do święta 70-lecia naszej jednostki. Święto było okazją do wręczenia druhom ochotnikom okolicznościowych odznaczeń oraz poświęcenia nowego wozu bojowego dla jednostki, który zakupił samorząd gminy Siekierczyn. Niech Pan poświęci ten samochód i pobłogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od wszelkich niebezpieczeństw, żeby służył pomagać. I domożył. Obecny na uroczystości wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz, który w imieniu swoim i rady gminy podziękował strażakom z Rudzicy za trud i poświęcenie w służbie dla lokalnej społeczności, podkreśla, jak ogromne znaczenie dla sołectwa Rudzica i całej gminy ma tamtejsza jednostka OSP. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała 70 lat temu w tej miejscowości zwanej kiedyś Księżynami i przez 70 lat strażacy tutaj gaszą, usuwają różnego rodzaju skutki katastrof. Byli w dzisiejszym podczas tego jubileuszu oddają hołd pamięci założycielom, tych, którzy przez te 70 lat służyli ludziom. Strażacy są zawsze potrzebni, bo to pierwsza grupa uderzeniowa, gdy człowiek drugi potrzebuje tej pomocy. Strażaków też widać na różnych uroczystościach patriotycznych, kościelnych, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Po oficjalnej części uroczystości odbyła się wspólna strażacka biesiada, w której oprócz strażaków ochotników i mieszkańców Rudzicy wzięli również udział samorządowcy z gminy Siekierczyn i gminy Platerówka, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Powiat lubański reprezentował wicestarosta Wojciech Zębik.